Wysoki poziom cholesterolu we krwi jest niekorzystny dla zdrowia i może mieć bardzo poważne konsekwencje. Na podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi wpływać może m.in. brak ruchu czy nieprawidłowa dieta. W celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi stosować można leki przepisywane przez lekarza. Poza tym warto zadbać o codzienną aktywność fizyczną oraz zdrową dietę. Wspomagająco sięgać można również po popularne i znane od lat metody naturalne, w tym choćby zioła na obniżenie cholesterolu. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Cholesterol to związek należący do steroli. Lipidy, czyli tłuszcze, są niezbędne dla zdrowia. Dzięki nim w organizmie zachodzić mogą wszystkie przemiany fizjologiczne. Wspomniany cholesterol jest konieczny w procesach prowadzących do syntezy kwasów żółciowych oraz witaminy D3. Poza tym bierze on również udział w procesach związanych z wytwarzaniem hormonów płciowych oraz jest elementem budulcowym błon komórkowych. Odpowiedni poziom cholesterolu jest zatem pożądany, a całkowite ograniczanie podaży tłuszczów w diecie nie jest korzystne. Jednakże zbyt wysoki poziom cholesterolu zaburzać może równowagę organizmu oraz wpływać na niekorzystne zmiany. Zbyt wysoka zawartość cholesterolu we krwi zwiększa ryzyko związane z rozwojem chorób serca i układu krążenia. W konsekwencji tego rodzaju niekorzystnych zjawisk rozwijać się może miażdżyca. Zwiększone jest również ryzyko wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych, w tym choćby zawału serca czy udaru niedokrwiennego mózgu. Wysoki poziom cholesterolu zwykle diagnozowany jest u osób otyłych, których poziom BMI przekracza 30. Poza tym na wystąpienie tego rodzaju niekorzystnych zmian wpływać może również palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze czy tak zwana otyłość brzuszna. Ryzyko związane ze wzrostem poziomu cholesterolu we krwi skorelowane jest również z brakiem aktywności fizycznej oraz z cukrzycą. W celu określenia poziomu cholesterolu we krwi konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Tego rodzaju oznaczenie wykonywane jest w większości placówek medycznych. Badanie może być przeprowadzane zarówno w przypadku szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia, jak również w celu określenia przyczyn występowania ewentualnych objawów oraz monitorowania wyników leczenia. Zwykle przyjmuje się, że poziom cholesterolu we krwi nie powinien przekraczać poziomu równego 200 mg na decylitr. Taki poziom określany jest jako podwyższony lub wysoki oraz wymaga obserwacji i leczenia. W ramach oznaczeń wykonuje się zwykle lipidogram, który obejmuje oznaczenie nie tylko samego cholesterolu, ale również rozróżnienie tak zwanego dobrego i złego cholesterolu. Jest to odpowiednio HDL i LDL. W ramach badania oznaczany jest również poziom trójglicerydów. Podwyższony poziom cholesterolu we krwi wymaga działań zaradczych. O wyborze metody leczenia decyduje lekarz, który ocenia otrzymane wyniki laboratoryjne danego pacjenta oraz jego stan kliniczny. Lekarz może zlecić pacjentowi przyjmowanie leków na receptę oraz produktów dostępnych bez recepty. Poza tym zalecić może przyjmowanie suplementów diety lub sięganie po metody naturalne, w tym zioła na cholesterol. Pacjenci pragnący obniżyć poziom cholesterolu we krwi oraz poprawić swój stan zdrowia i samopoczucie powinni stosować odpowiednią dietę. Z codziennego jadłospisu warto w tym wypadku wyeliminować tłuste mięso oraz przetwory mięsne i mleczne o wysokiej zawartości lipidów. Należy zatem unikać spożywania smalcu, masła, tłustych serów czy śmietany. Poza tym warto ograniczyć ilość spożywanych jaj oraz białego pieczywa. Nie jest również wskazana dieta bogata w cukry proste, które obecne są w ciastkach i innych słodyczach, chipsach oraz w fast foodach. W codziennym jadłospisie powinny się z kolei znaleźć produkty bogate w błonnik, w tym ciemne pieczywo czy płatki owsiane. Prozdrowotnie oddziałują również spożywane warzywa i owoce, które powinny być zjadane wraz ze skórką. Codzienną dietę warto uzupełnić o nienasycone kwasy tłuszczowe oraz ryby morskie i orzechy. Zioła na cholesterol znane są od lat i mogą być stosowane wspomagająco w celu poprawy zdrowia i samopoczucia. Mogą i powinny one uzupełniać codzienną dietę. Zioła dostępne są w sprzedaży internetowej i stacjonarnej w różnorodnej formie. Kupujący mogą się decydować na zioła w formie herbatek czy preparatów w kapsułkach.
Produkty tego rodzaju dostępne są m.in. w sklepach ze zdrową żywnością oraz w aptekach. Ostropest plamisty to roślina, która wykazuje wielokierunkowe działanie. Zawiera ona bowiem kompleks awonolignanów wykazujący działanie hepatoprotekcyjne. Substancje zawarte w roślinie wspomagają pracę i regenerację wątroby oraz pobudzają wydzielanie żółci i soku żołądkowego. Poza tym działają osłonowo na błonę śluzową żołądka oraz poprawiają trawienie. Zaleca się przyjmowanie preparatów zawierających ostropest plamisty osobom, u których konieczna była chemioterapia czy stosowanie dużych ilości leków mogących obciążyć narządy. Preparaty zawierające ostropest plamisty mogą być również przyjmowane wspomagająco w przypadku zatrucia metalami ciężkimi czy alkoholem. Przyjmuje się, że ostropest plamisty stanowiący element diety antycholesterolowej obniża frakcję LDL oraz hamuje rozwój blaszek miażdżycowych oraz zwiększa stężenie HDL, czyli dobrego cholesterolu. Dziurawiec to roślina, która dość często stosowana jest jako naturalny antydepresant. Wykazuje ona jednak znacznie szersze prozdrowotne działanie i może być stosowana nie tylko w przypadku nadmiernego stresu czy depresji, ale również w przypadku występowania chorób wątroby i dróg żółciowych. Substancje biologicznie czynne zawarte są w liściach, kwiatach i łodygach. Wyróżnia się w tym wypadku olejki eteryczne działające rozkurczowo i przeciwbakteryjnie oraz flawonoidy, które wykazują działanie moczopędne i wzmacniające naczynia włosowate. W dziurawcu zawarte są również garbniki katechinowe, a także witamina B4, pektyny, fitosterole, pektyny i żywice, które działają korzystnie w przypadku występowania zaburzeń pracy układu pokarmowego i moczowego. Roślina może być stosowana również w przypadku zaburzeń krążenia nadciśnienia tętniczego, schorzeń dróg oddechowych czy reumatoidalnego zapalenia stawów. Ziele dziurawca może być również przyjmowane w przypadku bezsenności czy podwyższonego poziomu cholesterolu. Z dziurawca mogą być przygotowywane napary, odwary i nalewki. Roślina może być również stosowana zewnętrznie w formie okładów czy maści. Podczas stosowania dziurawca należy zachować ostrożność, ponieważ w przypadku ekspozycji na światło słoneczne może dojść do reakcji uczuleniowej organizmu. Dziurawiec nie powinien być stosowany w przypadku występowania wysokiej gorączki oraz u osób po przeszczepach. Nie może on być również przyjmowany równolegle z wybranymi lekami przeciwkrzepliwymi, przeciwwirusowymi, przeciwdepresyjnymi oraz doustnymi środkami antykoncepcyjnymi. Borówka brusznica, czyli borówka czerwona, wykazuje działanie lecznicze, ponieważ w jej liściach zawarte są glikozydy, garbniki, kwasy organiczne, witaminy z grupy B oraz antocyany. Napar przygotowywany z liści rośliny stosowany jest w przypadku biegunek wzdęć oraz innych problemów trawiennych. Działa on moczopędnie i ułatwia eliminację z organizmu jonów sodu i chloru, a także zbędnych produktów przemiany materii. Zawarte w roślinie związki działają przeciwzapalnie, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych oraz eliminują drobnoustroje. Stosując roślinę, można regulować procesy trawienne oraz ograniczać negatywny wpływ wolnych rodników na organizm. Poza tym wywary z owoców borówki brusznicy oraz napary z jej liści ułatwiają przyswajanie witaminy C, zmniejszają ryzyko związane z wystąpieniem miażdżycy oraz ograniczają utlenianie cholesterolu LDL. Kwiat bławatka zawiera substancje, które mogą obniżać poziom cholesterolu we krwi. Wśród tego rodzaju składników wymienia się m.in. antocyany, flawonoidy oraz kwasy organiczne. Obecne w roślinie kwasy zapobiegają gromadzeniu się złogów cholesterolu w tętnicach, a flawonoidy i antocyany chronią organizm przed skutkami stresu oksydacyjnego i dbają o zdrowie serca oraz układu krwionośnego. Wymieniając zioła na cholesterol, nie sposób nie wspomnieć o krwawniku, który zawiera tejnyny, garbniki i flawonoidy. Substancje te ograniczają ilość produkowanego i wchłanianego w jelicie cholesterolu i przyczyniają się do obniżenia jego poziomu we krwi. Związki te wpływają również na zdrowie serca i układu krwionośnego, ponieważ działają przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Liść laurowy to znane zioło, które cenione jest za swoje liczne prozdrowotne właściwości. Chętnie wykorzystywane jest w kuchni i dodawane do licznych potraw. W roślinie znajdują się związki aktywne, w tym kwas ursolowy, który może wpływać na redukcję poziomu cholesterolu we krwi. Dzieje się tak w związku z ograniczeniem wchłaniania i produkcji cholesterolu w jelicie.
Zawarta w liściach laurowych witamina C oraz żelazo o wapń to związki, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca i całego układu krwionośnego. W celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi warto sięgać również do ziele skrzypu polnego. Roślina zawiera bowiem liczne składniki aktywne, które przyczyniają się do poprawy zdrowia i samopoczucia. Zawarte w skrzypie polnym flawonoidy i kwasy fenolowe obniżają poziom cholesterolu w surowicy krwi, ponieważ ograniczają jego wchłanianie w jelicie i przyczyniają się do jego zwiększonej eliminacji z organizmu. Zdrowie serca i prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego wspiera zawarta w skrzypie polnym witamina C. Korzeń lukrecji to zioło, które również polecane jest dla osób, które borykają się z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi. W regulacji zawartości tej substancji ważną rolę odgrywają obecne w roślinie glikozydy, w tym glicyryzyna. Substancja ta hamuje wytwarzanie cholesterolu w wątrobie oraz ułatwia jego eliminację z organizmu. W korzeniu lukrecji obecne są również antocyjany, które pomagają zachować zdrowie układu krwionośnego oraz chronią organizm przed negatywnym wpływem wolnych rodników. Miłożąb japoński to roślina, która wykazuje liczne właściwości prozdrowotne, a przygotowywane z niej napary i ekstrakty znane są od lat i chętnie wykorzystywane w medycynie naturalnej. Miłożąb japoński jest cennym źródłem substancji aktywnych. Zawiera on flawonoidy, terpeny, proantocjany, kwasy fenolowe, fitosterole, witaminy C i E, a także selen, karoten i polisacharydy. Składniki zawarte w roślinie wspierają oczyszczanie organizmu z toksyn, zwalczają wolne rodniki, wspomagają układ odpornościowy i łagodzą stany zapalne. Ginkgo biloba poprawia również pamięć, koncentrację, a także wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. Roślina zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych i lepkość krwi, zapobiega powstawaniu skrzepów krwi oraz usprawnia jej przepływ. Poza tym obniża ciśnienie i hamuje rozwój procesów miażdżycowych. Zawarte w roślinie związki pomagają obniżać poziom cholesterolu we krwi poprzez regulowanie procesów jego syntezy i wchłaniania w organizmie. Sok przygotowywany z liści pokrzywy to środek, który może być stosowany wspierająco w przypadku leczenia schorzeń dotyczących układu moczowo-płciowego. Roślina znajduje zastosowanie w odniesieniu stanów zapalnych pęcherza czy przerostu prostaty. Jego przyjmowanie ogranicza ryzyko związane z możliwością rozwoju anemii, zwłaszcza w przypadku kobiet w ciąży. Sok zawiera duże ilości witaminy A, B2, C, E i K, a także flawonoidy, magnez, żelazo, wapń i krzem. W roślinie znajdują się również duże ilości garbników, które wykazują właściwości ściągające, oraz sterole pomagające obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Roślina może być również stosowana profilaktycznie w przypadku choroby wrzodowej dwunastnicy, dolegliwości wątroby, reumatyzmu oraz osteoporozy. Zioła na obniżenie cholesterolu mogą wykazywać silne działanie oraz mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami. Powinny być zatem stosowane z uwagą oraz zgodnie z zaleceniami medycznymi. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Bądźcie zdrowi!